Cześć, witajcie, jestem Kasper. W dzisiejszym filmie po raz kolejny zagramy sobie w NBA 2K23 My League ekipą Memphis Grizzlies. To jest kolejny odcinek z tej serii. Na początku tego odcinka możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję. No i lecimy z tematem. Mamy dwudniową przerwę i gramy z Utah Jazz, którym idzie bardzo słabo. No i według mnie, gdyby powinniśmy sobie z nimi dosyć łatwo poradzić. No i radzimy sobie z nimi, tak jak mówiłem, łatwo. No i przełamujemy tę pasę dwóch porażek z rzędu. Morant 32 punkty, 10 zbiórek, 9 asyst, 2 przechwyty. Brooks 25 punktów, ładnie. Bane 24 punkty, Jaren Jackson Jr. 16 punktów, 5 bloków, wow. Brawo ty, Jaren Jackson. Rodi 14 punktów, 14 minut, Schroeder 12 punktów, w końcu jakiś lepszy mecz. Troy Brown Jr. jedną trójkę trafił, 15 punktów zdobył, no i Adams 14 zbiórek, 4 punkty, fajnie. Mamy All-Star Weekend, ja go nie będę wam pokazywał. Przesymulujemy sobie Rising Stars mecz. Oj, z jaką przewagą wygrał team USA. No a World był, grał Sohan Jeremy, grał i 9 punktów zdobył w pierwszej piątce, był, bo aż 30 minut zagrał, to bardzo ładnie. No dobra, to jest dalej, tutaj symulujemy trójki i konkurs wsadów. No i tutaj zobaczmy, która drużyna wygra. Po raz kolejny bardzo jednostronny mecz. Gwiazd, Durant, Morant. O, nasz zawodnik tutaj był. Ta drużyna zdobyła 132 punkty. Drugi DeRozan. Okej. Okay. Nie wiem, był w tej, tutaj, gdzie był właśnie Morant, był LeBron? Był LeBron. No dobra. Czyli odpoczynek nasi zawodnicy mają po po weekendzie gwiazd. No i gramy z Philadelphia 76ers, których skład prezentuje się następująco: Milton, Maxey, Tobias Harris, Tucker i Embiid. Czy kontuzję ma Harden? Tak, kontuzję ma Harden, więc skorzystajmy na tym. No i pokonajmy zespół z Philadelphia. Philadelphia, dobrze. Dobra, lecimy bardzo ładnie, chociaż to pierwszy kwart przegrany jednym punktem. No bardzo dobry mecz, taki stykowy, choć... Aj, ta trzecia kwarta trochę słabsza, niestety. No ale może... ta druga połowa po prostu była fatalna. No przegraliśmy przez drugą połowę fatalną, można powiedzieć. Maxey 34 punkty, Embiid double-double, Morant 36 punktów, 4 zbiórki, 5 asysty, 2 przechwyty, Bane 21 punktów, Clark 14, Schroeder 13, Obama 11, Roddy 9, Brooks 7, Jaren Jackson Jr. Oj, Jaren Jackson Jr. bardzo słabo w tym meczu. Adams 4 punkty, 8 zbiórek, no i Troy Brown Jr. 2 punkciki zdobył. Dobra, w takim razie zagrajmy z Denver Nuggets, którzy mają w swojej ekipie niepowtarzalnego Nikolę Jokicia. Pierwsza kwarta przegrana, drugą wygraliśmy jednym punktem, trzecia. No coś idzie źle, chociaż właśnie, ładnie, bardzo ładnie, no... Bardzo ładna czwarta kwarta naszej ekipy. Wygrywamy 124 do 118. Bardzo ładnie. O, i Bane. Bane 27 punktów, 6 zbiórek, 7 asyst, 1 przechwyt. Brooks 24 punkty. Jaren Jackson Jr. 22 punkty. Adams double-double z 13 punktami, 10 zbiórkami. Uj! Dlaczego Morant tak słabo? 3 przechwyty, 11 asyst, 8 zbiórek. No i tylko 10 punktów. Obama 8 punktów, no i Schroeder 7. Dobra, w takim razie gramy z Los Angeles Lakers.
Co ty gadasz, że im tak dobrze idzie? Russell, Reeves, Hachimura, LeBron, Davis, Vegetable, Beat, Bamba, Looney Walker, Beasley. Ale jaki oni mają bilans? Przecież oni mają bardzo podobny bilans do nas, a no przecież my mamy chyba lepszą trochę od nich ekipę. No w rzeczywistości na pewno im tak dobrze nie idzie, no ale wszyscy wiemy, że gdyby od początku mieli te zmiany, które doszły właśnie niedawno, to mogliby no, walczyć na pewno o wiele więcej niż teraz walczą. No ale my ładnie pokonaliśmy ich 20 punktami, równo. Morant 32 punkty, 10 zbiórek, 10 asyst, 3 zbiórki. Bane 28 punktów, 5 przechwytów. Oj, 5 bloków Jarena Jacksona Jr. znowu, który zdobył 20 punktów, 9 zbiórek. Shredder 21 punktów, więc w końcu dobry mecz Shreddera. 22 punkty Brooksa, no i 28 punktów Bane'a. Rodi 4 punkty, no i później właśnie raz, dwa, trzy, cztery, pięciu zawodników tak bardzo dobrze zagrała, no a reszta to już przeciętnie w tym spotkaniu. No i gramy day to day i gramy z Houston Rockets, w którym idzie no słabo. Contract extension, to ja zobaczę jeszcze, czy mogę jakieś kontrakty tutaj zrobić, no i słyszę się z wami za moment. Okej, więc zbyt nic nie mogłem zrobić, to gramy w takim razie z Houston Rockets. No wiadomo, ta drużyna w przebudowie może pod koniec naszej kariery o wiele lepiej wyglądać, no ale my 140-89 z nimi wygrywamy, no nie daliśmy im żadnych szans. No i 30 punktów Bane'a, no znowu słabszy występ Moranta, znaczy słabszy, no to tylko pod względem punktowym, bo jeśli chodzi o zbiórki, asysty, to radzi sobie przepięknie Morant. 28 punktów, 13 zbiórek Jarena, 28 punktów, 13 zbiórek Jarena Jacksona Juniora, właśnie 18 punktów Ja Moranta, 7 zbiórek, 10 asyst. Brooks 16 punktów, Shredder 15 punktów, Roddy 11 punktów, no i Adams 8 punktów i 16 zbiórek. Więc po raz kolejny gramy z Luką, nie z Luką Doncicem, z Nikolą Jokiciem. Oj, ojej, pierwsza połowa do zapomnienia, trzecia kwarta również, ale dostaliśmy, masakra, 156 punktów rzuciło nam Denver Nuggets, a my 111, wow, Nikola Jokic z triple double. 36 punktów nam rzucił. Morant 41 punktów rzucił, no ale dla Moranta nikt z drużyny nie pomógł. To Jaren Jackson Jr. po raz kolejny w tym odcinku 5 bloków, więc bardzo ładnie, no ale reszta drużyny poza Morantem, no i może powiedzieć Jarenem Jacksonem Jr. słabo sobie poradziła. Dobra, w takim razie gramy z Clippersami, może z nimi się przełamiemy. No i zobaczmy. Okej. No, trzecia kwarta. Dobra, no i teraz czwarta kwarta, decydujące minuty. Dlaczego oni nam tak uciekli? No ale do czego my dopuściliśmy tak naprawdę? No i po raz kolejny Morant, 17 punktów, Brooks 22 punkty, Bane 24 punkty, Shredder 14 punktów, Jaren Jackson Jr. 11 punktów, 8 zbiórek, Roddy 9 punktów. No słabo. Dobra, w takim razie ja spróbuję jakiegoś innego składu. No i się słyszę z wami za moment. Okej, ja już ułożyłem sobie ten skład. No i po raz kolejny lecimy sobie z Los Angeles Lakers. Graliśmy z nimi tydzień temu. No i wygraliśmy 20 punktami. Więc gdybyśmy to powtórzyli, to by było fajnie, chociaż druga kwarta. Bardzo zła druga kwarta przeważyła tak naprawdę o tym spotkaniu. No nie wiem, no jeszcze dlaczego nie potrafimy powalczyć w tej czwartej kwarcie? Czego tam brakuje? Dobra, minuta 50. My mamy 116 punktów, Lakers ma 123 punkty. No i wejdę pierwszy raz w tym odcinku na parkiet, no i pogramy sobie
Okej, w takim razie wchodzimy na parkiet. My nie mamy piłki niestety. Okej, ładnie Adams, 16 zbiórka jego. Dobra, Brooks. Shredder. Naprzeciwko byłemu koledze z drużyny. No i teraz Morant może... Jezu, dlaczego ta piłka wyleciała z obręczy? No kręciła się. No i w końcu wyleciała. Morant w kolejny dobry występ. Ale dlaczego ja tych osobistych nie umiem nim trafiać, to ja nie wiem. Mam wrażenie, że Morantem bardzo trudno się rzuca. Okej, tracimy kolejne punkty. Już 8 punktami przegrywamy. 21 punktów wrzucił D'Angelo nam w tym meczu. Okej, Morant, chodź. Z faulem. No liczę na te rzuty, na te trafione rzuty z faulami, ale trochę mi nie wychodzi. 50% skuteczności ma Ja Morant w tym meczu. Ale specjalnie kryłem Morantem, żeby ktoś tam się przełączył. Okej, mamy punkty Ja Morantem. Kolejne. No i w sumie to jeszcze jest do zrobienia. Oj, najwięcej punktów dla Los Angeles Lakers Rui Hachimura zdobył. No nie da się tylko dlatego Davisa wejść. Ale nasz zrobili jak dziecko. Jeszcze Brooks faulował. Aj, byłego gracza Utah Jazz. No i on 2 osobiste trafia. No jeszcze możemy spróbować rzucić jakąś trójkę Bainem. Ewentualnie. No ale to nie wiem, czy ma sens w ogóle. Brooks może. O! Siedzi, ładnie. 5 punktów. I od razu faulujemy. Faulujemy po raz kolejny tego samego zawodnika. No on na razie... A nie, to Beasley. A on się nie myli z tych osobistych. Chociaż mamy jeszcze Brooksa. Przepraszam, teraz mamy Brooksa. I rzut! Tak jest! Dillon! Wow! Ale truje. 2 trójki pod rząd. No szkoda tych nietrafionych sytuacji z faulem. No ale nic. No ale przynajmniej bardzo dobre rzuty Brooksem za 3 weszły. Zawodnikiem meczu, o dziwo, LeBron James. Mówię o dziwo, bo Hachimura miał najwięcej punktów w Lakers, no ale tam małe różnice. No i Russell. No ciekawe, czy Russell się pomyli. Pierwszy trafił. No i drugi. Może drugiego nie trafisz, co? Drugi trafił. Mamy 17 sekund, więc tak naprawdę nadzieję jeszcze mamy w tym spotkaniu, no ale mam wrażenie, że tych nadziei za dużo nie mamy, patrząc na to, że no dosyć dobrych mają tych wykonawców za 3 za osobistych. I będzie kolejna trójka Brooksem. Wow, za rzutów osobistych LA Lakers. No i zaraz, chociaż żeby jednego nie trafić. Russell, proszę, nie traf. Jednego, no. Dla mnie nie traf jednego, proszę. Tak jest! No i wybłagałem w sumie. Dobra, no i teraz, chodź Brooks. No ale dlaczego tak nieprzygotowany? Cofnij się i... Tak jest! Nie! O Boże, będzie oficjalna powtórka. Brooks trafił kolejną trójkę, chyba 4 z rzędu, ale proszę, niech to będzie. Dobra, będziemy oglądać powtórkę. No wypuściłeś. Tak jest! Wypuścił z rąk! Tak jest! Mamy dogrywkę w tym spotkaniu. Ale zrobiliśmy comeback. Dillon Brooks. Ale on jest niesamowity. Jeszcze tam stanął. Ależ Dillon. No i co, uznają? No tak, dobra. W takim razie mamy dogrywkę. Wspaniały Dillon Brooks nam ją daje. No i ja się z wami słyszę na 2 minuty do końca dogrywki. Okej, w takim razie mamy po 140. No i mamy
naszą akcję. Przed chwilą straciłem po ładnym rajdzie Hachimury. No i teraz ładny... No nie! Dlaczego nie próbują tych odwróconych layupów po polsku powiem, bo plącze mi się język. Jezu, Davis, co za dobitka. Reverse layupów. O, o to mi chodziło. Dobra, Morant. Brooks! Za trzy! No, nie działa moja broń. Nie działa moja broń. Nie wiem dlaczego. No nie. Jeszcze za trzy. Beasley. Aj, ten mecz się coraz bardziej wymyka spod mojej kontroli. Ajajaj, szkoda. Dobra. Morant. Znowu nie trafi, ale jest Adams. No i... Dlaczego? No po prostu Adams. Jezu, jakie szczęście, że Reeves tego nie rzucał. No nie, jeszcze z faulem Davis. Ale ta końcówka jest fatalna. Czy jeszcze to można wygrać, no ale... Ajajaj, no fajnie, że doprowadziłem do tej dogrywki, ale potem już poza tym to... No słabo. Może teraz. Ora Morant. Dobra, wejście pod kosz. 6 punktów, 50 sekund. Wszystko jest do zrobienia. Wszystko jest do zrobienia. Może doprowadzimy do kolejnej dogrywki. No nie. O Jezu. Kolejna trójka, Reeves tym razem. Jak my się w końcówce nie dam rady, tak mi się prącza język. No, w normalnym czasie rzuciliśmy tyle trójek. No to teraz oni nam się odwdzięczają, jeszcze przechwyt. O, mamy... Nie mamy z naszej strony przechwytu. No niestety przegrywamy ten mecz z Lakers. 151 do 142. No, kapitalna dogrywka Lakers zadecydowała o tym, że przegrywamy niestety to spotkanie. Okej, więc niestety przegrywamy z Los Angeles Lakers. 29 punktów rzucił nam Hachimura. No, u nas Warren 44 punkty, 6 zbiórek, 9 asyst. No, Bane 24 punkty, 10 asyst, 3 przechwyty. Kapitalny Dillon Brooks w końcówce, 4 trójki siadły. No coś nieprawdopodobnego, resztę nie trafił. Ale to, co mi siadło, to było nieprawdopodobne. No szkoda, że się nie udało tego wygrać, no ale lecimy do kolejnego spotkania. Dobra, zobacz, Golden State Warriors. No mamy jakąś gorszą passę, jakieś gorsze mecze. Dobra, 2 minuty do końca tego spotkania. No i wygrywamy 4 punktami. Ja, żeby mieć żeby być bezpiecznym, że wygramy to spotkanie, żeby nie zaliczyć żadnej wtopy, wejdę na boisko. Okej. Okej, przepraszam, miałem kłopot w nagrywaniu. W takim razie już możemy grać. My nie mamy piłki. Ma piłkę Klay Thompson, który nam trafia. No, troszeczkę... Moja gra i gra ogólnie mojego całego zespołu w symulacjach i teraz moja gra naprawdę no nie wygląda zbyt dobrze. Reverse layup Moranta, no ale po co się tak bawić? Nie wystarczy normalnego layupa. Ale dobił Wiggins. No chyba oni mnie dobijają, a nie piłkę do kosza. Bo to jak ja bardzo... No nie wiem, w ogóle... O! Mismatch. Brawo, Jaren Jackson Jr. Na polu, pulu miał mismatch. Miles Bridges? Czy to Mikal Bridges? Nie, Miles Bridges w Golden State Warriors. Ciekawie. Ajajaj. Klay Thompson bardzo dobrze teraz gra ze mną po wejściu moim na parkiet. Ajajaj, szkoda, że to nie była akcja end one. Będzie, dobra, jest osobisty. Mamy przewagę 1 punktu. I jejku. Miles Bridges
myślałam, że tam był przechwyt. Fernando, niepilnowany w ogóle przez Adamsa pod koszem, nie wiem dlaczego tak się stało, ale dobra. Morant, może jakieś szybkie wejście, nie, ale Morant pod koszem znowu faulowany i znowu nie, nie mamy akcji 2 plus 1, ale mamy mamy osobistego na zielono, no i drugiego również, no już zaczynam powoli wyczuwać tego Moranta w rzutach osobistych. No dobra, w takim razie Golden State wzięło czas, mamy jeden punkt przewagi. No i zawodnikiem meczu zostaje Ja Morant, oczywiście od nas, bo wygrywamy tym jednym punkcikiem. Dobra, w takim razie lecimy. Kolejny czas dla Golden State. Okej, więc już po czasie dla Golden State. Adams przy kamienicy, który zaczyna. Może jakiś błąd połowy. Tak! Tak jest! Jeszcze to jest szósty faul jeszcze to jest pana Stepha Curry'ego, więc bardzo dobrze, Curry może się udać do szatni. Papa Curry, możemy powiedzieć, kapitalna akcja w defensywie Ja Moranta, no bo to on na nim miał faul właśnie Steph Curry. A i niecelnie za trzy. No coś, miałem tą serię czterech trójek, a potem już nic mi nie chciało siadać, a teraz dla pula siadło. Siadła trójka. 121-119 wygrywa tym razem z nami Golden State. Okej. Morant. Akcja pod kosz. Dobra. To było proste zagranie Morant, no i 15 sekund ma na najprawdopodobniej ostatnią akcję w tym meczu Golden State Warriors. Okej, w takim razie wracamy do meczu. Desmond Bain kryje Klaya Thompsona, który pewnie będzie kończył tą akcję. Goaltending! Dlaczego tam był goaltending? Się pytam. Po co ty to dotykałeś, Jaren? Jaren, Morant faulowany. Jezu, to jest najgorsze, co może być. Osobiste. Dobra, mamy pierwszego trafionego. No i teraz, czy trafimy na prawdopodobnie osobistego na dogrywkę? Okej, spokój, grabarza. Klay Thompson! I mamy kolejną dogrywkę w tym odcinku, więc... Tak jak mu już było w poprzednim meczu, słyszę się z wami na około 2 minuty do końca tej dogrywki. Okej, w takim razie prowadzimy dwoma punktami z Golden State, 130-129. A, i taka informacja, wyfaulowany jest u nas Jaren Jackson Jr. Ale Bridges przepchnął Albamę. Morant, no to znowu jakiś rajd Moranta. Ojej, dlaczego nie skorzystałem z tego Adamsa wolnego? Dopiero go zauważyłem, jak już do niego zachodził zawodnik. Okej, ma mismatch, Adams. No i to wykorzystał. Bardzo dobrze. 132-130. Gdzie ta piłka? No nie, i to było za trzy. Nie... Golden State wyprowadza, Wiggins wyprowadza Golden State na prowadzenie. Dobra, i znowu Albama wpycha się pod kosz, no i trafia na poolu, tak jak samo jak Adams. Nie wiem dlaczego pool za każdym razem broni tych naszych, ale jup na Bridgesa. To naprawdę to, że oni go tam pozyskali z wolnej agentury albo od jakiegoś klubu, to jest... To bardzo dobry ruch, mam takie wrażenie. Oj, znowu Adams, kryje go Klay Thompson. No i po raz kolejny łatwe punkty Adamsa. I mamy przechwyt. I będzie jeszcze alejup. I to jeszcze jaki ładny Adamsa. Rzucił mu alejupa Bane. Hi, Kaminga.
jednym punktem prowadzimy, bo to już się tak fajnie zrobiło. Trzema punktami. Dwie dobre akcje przeprowadzone były. I Brooks. Aj, myślałem, że zdąży ten Adams do zbiórki. Aj, no i Klay Thompson. Dobra. Ale emocjonująca końcówka. Jezus, dlaczego? Morant tego nie trafił. Tylko będzie miał znowu tylko osobiste. No tak to by było od razu dwa punkty. O nie. Ale mamy remis. No i faulowany został Klay Thompson przez Brooksa. No nie zgadzam. Nie wiem, czy się zgodzę, że tam był faul w tej sytuacji, ale... No dobra. Okej, Morant od tablicy, bardzo dobrze. No i 23 sekundy do końca tej dogrywki, po 141. Okej, gramy już z boku. Trzyma piłkę Klay Thompson cały czas. 13 sekund. Już tylko. Ojej, nie. Klay Thompson nie trafia. Jamorant. No i mamy kolejną dogrywkę. W takim razie ja się słyszę z wami na około minutę 30 do końca dogrywki. Okej, więc teraz się z wami słyszę. Minuta 36 do końca. Morant wchodzi pod kosz zablokowany. Wiggins. A nie, to jest Kaminga. Ale to, i co robi Bridges, to jest niesamowite. Triple-double ma już Jamorant, też a propos, no i on też świetne wjazdy ma pod kosz. No ale jednak cały czas to jest te... Ile to jest? Dwa punkty przewagi, które cały czas odzyskują Golden State Warriors, chociaż teraz może. Dobra, brawo Adams, 20 zbiórka w tym meczu. To może Adams double-double? No i mówisz masz. Ma już Adams double-double. Zobaczmy. Oj. Chciałem przechwycić piłkę, no i minął Klay Thompson w momencie przechwytywania. Ale rzutów oddanych. Masakra. Ojej. Jamorant. Właśnie z tego słynie ten zawodnik. Dobra, mamy już tą przewagę 4 punktów. No i żeby tą przewagę cały czas utrzymywać, to by było dosyć fajnie. Właśnie, żeby już tak nie dawać. No, Klay Thompson i Bridges. To, co robią w końcówce, to jest niesamowite. Brooks. Bane, znaczy, przepraszam. Dobra, Brooks. Jeszcze raz Morant. Brooks. Za 3! Tak jest, w końcu udało się trafić Brooksem za 3. Naprawdę Brooks jest bardzo dobry, zatrzyma świetny release. 5 punktami prowadzimy z Golden State. No i Klay Thompson trafił za 3 jeszcze. To jest niemożliwe. Autentycznie. Nieprawdopodobne, co oni robią. Dobra, mamy. Mamy już taką przewagę. No, 3 punktów chociaż. Czyli mogą maksymalnie doprowadzić do kolejnej dogrywki. Dobra, daj pan tą piłkę. Halo? Nie no, nie chcę dać piłki. Co za człowiek? O, dał piłkę. Dobra, dobra, trafia Morant. 21 sekund. Klay Thompson. Mam przechwyt tego Brooksa. Kapitalny przechwyt Dillona. Okej, okay. Fajne ma te osobiste. Chociaż nie trafiłem, ale no ten release ma dosyć fajny. No i styl rzucania. 5 punktów przewagi. Jeszcze Wiggins za 3. Dobra, jest Morant, kolejne rzuty osobiste.
Dobra, prowadzimy już 3 punktami. No i będzie 4. Brawo. Dobrze, osobiste robimy. Wiggins. Dobra, nie ma trójki. No i wygrywamy. 169 do 165. Niesamowite spotkanie. Okej, jeszcze statystyki tego spotkania, które prezentuje się w ten sposób. Nieprawdopodobne, komiczne, wręcz triple-double Jamoranta, bo prawie 60 punktów, 1 punkt, 13 zabrakło, 13 punktów zbiórek, 11 asyst, kapitalny Brooks, Jaren Jackson Jr., Bane, Shredder, Adams. No a jeszcze z drugiej strony wam pokażę, Klay Thompson, właśnie, Bridges, to jest w ogóle chłop. Jaką on ma średnią w tym sezonie? Jestem bardzo ciekawy. Ma średnią 16 punktów, no ale naprawdę w tym meczu był wymiataczem. Dobra, w takim razie ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału. Przepraszam, że ten odcinek był troszeczkę dłuższy, no ale myślę, że fajnie się go oglądało. Duże emocji na pewno w nim było. Możesz zostawić lajka, suba. Ja życzę wam miłego dnia. No i co? Siemanko!